To co, widzowie, dzisiaj mamy przygotowany tylko, w zasadzie ja mam przygotowane tylko EU8. Tutaj będziemy się bawić, będziemy zakładać czarne gemy, zmieniać ekwipunek, klikać dużo lochów. Będziemy robić wszystko, co tylko możemy, gdyż mamy czarny piątek. 3 gemiki mi tu już poleciały w ciągu dnia. 3 czarne gemiki już mam przygotowane. Myślę, żeby to zrobić tak, żeby najpierw wymienić sobie gemy i te gemy już mieć. A potem ewentualnie jakieś itemki powymieniać epickie, bo mówię, event epicki też jest. Mamy oczywiście event twierdzy, więc same czarne gemy nam lecą z kopalni. Boże, same duże gemy, ale czarne i legendarne w ten weekend również. Dobra, czyli zaczynamy chyba od kopania tych klejnotów. Mówię, będą lecieć nam same czarne, same duże. Oczywiście na EU8 nie ma jeszcze żadnych legendarek, dlatego że nie było tutaj legendarnego lochu. Serwer w ogóle dzisiaj obchodzi tydzień, dzisiaj równy tydzień EU8. O, tu już jakieś nam mocniejsze lecą, ten może sobie wsadzimy do broni. Powsadzamy tutaj te czarne gemiki, cyk, cyk. Sama wymiana czarnych gemów da nam naprawdę bardzo dużo na tym etapie, więc na razie się głównie na tym skupimy, jeszcze chyba 3 potrzebujemy. Sianko Masny, witam cię serdecznie. Pyk, pyk. Dobra. I mamy tak, 1, 2 i 3. Dobra, pięknie, no i cyk. I już mamy same czarne gemiki. Mamy od razu osiągnięcie. I chyba lecimy do lochu, nawet nie sprawdzam na razie procentów. No bo będzie, dokładnie, będzie to padać tak o, niemalże za darmo. I to jest właśnie najpiękniejsze, straszny boost ten event na start tego serwera. Zobaczcie, jak to ślicznie pada. Cyr grozy zamknięty tak o z bomby. Pyk, 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 cyk, pyk, dokładnie. Tak, jutro też będą czarne gemy, do niedzieli będą same czarne gemy, same duże gemy. A jeżeli grasz na serwerze, na którym masz przynajmniej jeden legendarny itemek w klaserze, to będzie również... Będą również legendarne lecieć na zmianę, nie? Albo legendarne, albo czarne. No, więcej czarnych, bo to zależy, ile masz legendarnych itemów w klaserze, ale rozumiesz, o co chodzi. No, proszę. Tu nam jakieś w ogóle buty poleciały. Plus 18. Buciki możemy od razu zamienić. Dlaczego by nie? To możemy od razu do kibla wrzucić, bo dzisiaj jeszcze nic nie wrzucaliśmy. W ten sposób. Tu jakieś itemki, to niech będą. Co dzisiaj w ogóle chcę? Wiedźma jeszcze zerknijmy. Wisiorki. Czy ja mam jakiś wisiorek? Taki, o nie, bo ostatnio oddawałem. Dobra. Buciki zmienione, lecimy dalej. No proszę, czemu ta Madame Mystic nie pada? Dlaczego dropy są nieaktywne? Tak mi pokazuje na Twitchu. Zaki Cage powinny być aktywne od dzisiaj, od godziny 17. Tak, Nekromanta mi się bardzo podoba. Bardzo są ciekawe walki jego, przez to, że ma tak jakby 3 pasywki, jakby nie patrzeć, w jednej i nigdy nie wiadomo, na co trafisz. Obrażenia na ogarze są potężne. Podoba mi się ta klasa, serio, autentycznie mi się podoba. Jeżeli nic w niej nie zmienią, bo wydaje się być zbalansowana. Swoją drogą, może zobaczymy procenty w ogóle. Swoją drogą ekipa Tawerny Shakesowej ją balansowała, pomagała balansować, więc no powinno być wszystko ok. Wydaje się zbalansowana, więc raczej zmieniać jej nie będą. Jeżeli taka pozostanie, to bardzo, ale to bardzo mi się podoba, no. Fajnie, fajnie. 2,25%. Sianko Faren, witam cię serdecznie. 2,25% na Madame Mystic. Już mamy na wieżę w ogóle 11, prawie 12%. Na zjawy mamy 43%. Kurde, no my już tu powoli możemy wszystko zaczynać ruszać. Cyk, proszę bardzo, cyk, cyk. O, i od razu osiągnięcie. Jezu, jak to idzie. Holy shit, man. Dobra, tu mamy jakieś buciki dla wojownika. Tu mamy czapeczkę, którą możemy od razu dać sobie. Zobaczcie, przy okazji się poprzebieramy. Piękna sprawa. Odzyskujemy klejnocik, tak. Jakieś rękawice, również dla nas. Też od razu przebieramy. To my tu nawet eventu epickiego nie musimy ogrywać. Tylko brońka by się przydała. Brońkę by trzeba zmienić. Klata dla woja to od razu wrzucamy. Rękawice dla woja wrzucamy. Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej. Jak te procenty sprawdzam? SF Tools. Tak się nazywa strona. Jak wpiszesz sobie na YouTubie kalkulator do lochów neutral, to ci wyskoczy mój poradnik, jak te procenty sprawdzać. Właśnie na stronie SF Tools. Sianko Groszek, witam serdecznie. Dobra, Bansh już nam tu nie chce padać. Może jakąś wieżę napoczniemy delikatnie. 11% niby mamy na nią, dokładnie. Tu drugi to jest Maguś. O, padło nam. Mamy jakąś brońkę, tylko niestety dla zwiada. A nie sądzisz, że combo kryta z ogarem to coś jak orzeł na starym druidzie? Trochę zbyt OP na lochy, zwłaszcza jak doliczy się boost gladiatora. Może tak być, może tak być. Natomiast no, wydaje się, że nekromanta oprócz tego ogara, nie wiem czy dobrze mówię, ale ja mam takie wrażenie, że nekromanta oprócz tego ogara nic nie ma, tak naprawdę.
Więc no, jak raz na jakiś czas się takie mocne combo trafi, no to spoko, nie? Zobaczymy, no. Jeżeli coś będzie z tą klasą nie tak, to jestem przekonany, że jakiś rework pójdzie, balans czy cokolwiek. Ale no, mówię. W tym stanie, w jakim jest obecnie Nekromanta, no to mi się strasznie podoba, nie? Nie no, teraz są takie eventy, że mówię, na nowy serwer to ten progres idzie jak burza. Dobra, wróćmy do tego. My chcemy jak najwięcej leveli wbić. Te poboczne rzeczy to jeszcze zdążymy kliknąć. My chcemy jak najwięcej leveli wbić. Dobrze by było, no 2,5% mamy prawie na tą Madame Mystic, więc no dziwne, że ona tak długo nie pada. Ale teraz jakieś itemki pozmienialiśmy, jakieś inne pierdoły. Może nam w końcu padnie. Dużo mamy też golda, ale tego golda będę zostawiał w razie na jakieś kupowanie itemków epickich. A może bym poszukał trochę, chociaż już wymieniać. Tornadko jeszcze. Dobra, tornado w sumie też możemy porobić zanim przyjdziemy. Powiem wam tak, tyle się dzieje, tyle mam tu do klikania, że ja nie wiem w co ręce włożyć. Nie wiem w co ręce włożyć, przysięgam wam. Takie dymy, że to jest przysłowiowy chuj. Także no, rozumiecie. Sam nie wiem od czego zacząć i co robić. Ale dobra, trzeba powolutku. Mamy potkę na intę, od razu możemy kupić. O, mamy jakiś wisiorek, ale to na wszystkie staty. To możemy jeszcze... No czemu się to nie sprzedaje? Dobra, sprzedało się. Co my tu jeszcze mamy? Mamy jakieś tanie rzeczy, na razie to niech zostanie. Ale to później, tak? Przyjemności zostawmy na później. W tym momencie należy skupić się na naszym nekromancie. Nasz nekromanta jest najważniejszy teraz. I on tutaj musi sprogresować konkretnie. A potem będziemy myśleć o innych rzeczach. Ale świąteczny klimat, no kurwa, za... O, w ogóle za równy miesiąc Wigilia, szajcie to? Dopiero teraz to do mnie dotarło, za równy miesiąc Wigilia. Fajnie, fajnie. Już trzeba powoli zaczynać słuchać świątecznych nutek. Grzejnik, o kim ty piszesz? O kogo pytasz? A, dobra, w sumie głupie pytanie. O Honej ci pewnie chodzi. Dostałem pytanie, czemu, a to widzisz w sumie czat, czemu ta dziwka przestała grać i się zastanawiam, o kogo on pyta. Nie mam pojęcia, może jej się znudziło, może jej się znudziło i dlatego przestała grać. Nie wiem, nie wiem. Nie utrzymuję z nią żadnych kontaktów, więc niestety się nie dowiem. W sensie niestety, w piździe to mam. Ale no niestety dla ciebie, bo ci nie odpowiem. Dobra, kurde, ile w ogóle z samego tornada nam leveli wpadło, zobaczcie. Już 176 mamy. A miałem 171 niecały, że tak powiem. Czy będzie strojenie choinki na streamku albo jakiś świąteczny bimberek walony? Nie, raczej nie. Wydaje mi się, że nie. Znaczy bimberek jakiś, chociaż nie no, bimberek to nie. No będzie drunk stream, na razie skupmy się na tym drunk streamie, który będzie za tydzień w niedzielę. A dalej to będziemy coś kombinować może, zobaczymy. Dobra, teraz mamy Woja, on już nam tak z bomby nie pada, natomiast mamy bardzo dużo golda, którego chętnie sobie zainwestujemy w statystyki. 1100, tu dobijemy do 1000 HP. Boże, ile mam tego golda. Piękna sprawa. Tak, tak, słyszałem o fuzji światów. Widzę, że bardzo dużo osób mnie o to pyta. No ale co ja mam powiedzieć o fuzji światów? No łączą polskie serwery. Może nagram osobny film na ten temat, nie wiem. Zobaczymy. Ale co, no wiadomo, że łączą, nie? Już od dawna łączą serwery, więc na polskie też prędzej czy później przyszłaby kolej. Szkoda, że dzisiaj bez filmu, bo bym ci miły komentarz zostawił. No, nie pierdol, kurwa. W życiu byś mi miłego... Faren, ja już od ciebie się nie spodziewam miłych komentarzy, ale tak jak ci napisałem wczoraj na Discordzie, ja myślałem, że my jesteśmy kumple. Ale po twoich ostatnich komentarzach to my chyba nie jesteśmy kumple jednak. Biblet Hump. Grałem, grałem. 9. serwer polski to był mój pierwszy serwer w Shakesie. Miałem tam swojego maga. Założyłem go jak miałem jakieś, nie wiem, z 10 lat, może 11, coś takiego. I nazywał się swoją drogą tak samo jak nazywam się teraz. Czyli Neutral. Pokazywałem już wielokrotnie to konto. Ja się nie mogę na to konto nawet zalogować. Bo tam się coś zepsuło i mi wywalało, że coś tam mam niepoprawne, czy tam chuj wie co. Pokazywałem screeny na wielu filmach już tego konta. Czy od startu streama zostało wbite 26 leveli, czy mi się wydaje?
Tak, tyle zostało wbite. No, nawet nie wiem kiedy w sumie. Ale bez kitu, no. Słucham? Nagrywam, no, a co? A, sprawdzasz, czy na pewno pójdzie też na YouTube'a kontencik? Jezu, zobaczcie, jaka ona jest kochana. To jest moja pani menedżer. Asystentka. Jaka seksowna asystentka, kurwa. Widzicie, jak pilnuję? Żeby osoby, które przegapią dzisiejszego streama, mogły również się cieszyć tym, co tu robimy na YouTubie i sobie nadrobić. Sianko Nekropoli, witam cię serdecznie. Dobra, tu jeszcze dobijemy do 950. Sianko Hela, witam, witam i o zdrowie pytam. Zdrówko bardzo dobrze, dziękuję, że pytasz. Ze zdrówkiem wszystko w porządku. A jak u ciebie, Hela? Jak u ciebie zdrówko? Dobra. Dodaliśmy naprawdę dużo statystyk. No teraz ta Madame Mystic musi paść. No już, no naprawdę nie ma chuja. Dobra, padło. A my w ogóle... O, jak szybko. My w ogóle te wszystkie walki musimy obejrzeć jeszcze. Ale będzie kontencik. O, następne rękawice. Ale je możemy dać na Mariuszka już. Tu Mariuszek ma Gema. Ale w dupie mamy tego Gema w sumie. Zrobimy to tak. Czy jest coś, co mi daje... Chociaż czy ja chcę rozmontowywać zwykłe itemy? Nie bardzo. Ale ja tu mam też dużo rzeczy drogich. Dobra, to możemy sprzedać, bo to jest takie w miarę tańsze i to. Mogłem trochę skarbiec podbić w sumie, ale teraz lecę w twierdzę głównie. W sensie, no, twierdzę rozbudowywuję. Jakaś przerwa na ataczki chwilowe, bo mamy event twierdzy, więc żołnierze się bardzo szybko szkolą. Także dobrze jest zrobić jakieś ataczki, żeby tutaj się nic na pewno nie marnowało. Groszek, to są pachołki. Jak odblokujesz wieżę, to masz pachołki i one ci pomagają walczyć w wieży i w strefie mroku. I w karuzeli z idolami. Siemanko Kamks, witam serdecznie. Siemka, lochy były już robione, są robione cały czas, wariacie. Teraz mamy piekło. Zajrzyjmy do piekła. O, proszę bardzo, piekiełko pierwsze. Pyk. Już 183 level. A my ciągle mamy itemy z jakiegoś, nie wiem, 120, 130, coś takiego. Większość. Siemanko Fame1, witam cię serdecznie. Dobra, zobaczmy, ile mamy procent na tego maga. Bo tu widzicie, magowie nas dość mocno blokują. A inne klasy są naprawdę do przejścia, na luzie. Nie no, 2,5% mamy też na tą wściekłą duszę. Przecież to jest bardzo dużo. Nie ma sensu itemów na razie zmieniać. Lecimy dalej. Co na grzale? Owoce leśne. Owoce leśne na grzale. Bardzo smaczne, słodkie. Zwłaszcza na nowej grzałeczce, wczorajszej. Piękna sprawa, dobra. Stara dusza z bomby nam pada. Męczy dusza też powinna szybko paść. Dawaj, dawaj. To jest czwarte, tak? Piąty to jest chyba znowu mag. Dobra, 190 level, zlepek potępionych dusz. To jest maguś, więc też sprawdźmy procenty dla pewności. O, 0,19%. 0,19% tylko. Zobaczcie, jak nam nagle spadło. Dobra. Czyli musimy przede wszystkim pomyśleć o zmianie broni, bo wbiliśmy 49... Nie, co ja mówię? 39 leveli na tych samych itemach. Więc musimy pomyśleć zdecydowanie o zmianie broni i jakichś innych rzeczy. Mamy klatę. Odzysk klejnotu, cyk. Lecimy jakieś drobne przebieranko. Czy będzie 50 leveli? Będzie na 100%. Na luzaku. Zobacz, że my tyle leveli wbiliśmy po samej zmianie gemów. A tu jeszcze mamy do zmiany itemki. Ale głównie broń. Głównie broń i gabinet magii. Bo z gabinetu magii mamy, zobaczcie, dwa zwykłe itemy. Je trzeba będzie zamienić na epickie. Poszedłem po sobie już 13 leveli. No, tak to leci. Tak to właśnie leci. No ale fajnie, fajnie, nie ma co narzekać. O, jest brońka, zobaczcie. Rozrzut co prawda słaby, ale plus 230 średnich. Kupię ją, bo nie chcę mi się szukać innej, jak mam być szczery. Jeszcze ją się pewnie wymieni. Tu mamy jakiś wisior, ale go opluję. Poszukamy innego. O, dokładnie, cyk. Dodaj miejsce na klejnot, odzysk klejnotu, cyk, cyk. W ten sposób. O, i mamy trinket, a ile nam daje w ogóle? 147. No to pierścionek też by wypadało zmienić. Pierścionek też byśmy mogli go poszukać. Jak tak patrzę. O, idealnie, dobra, mówisz, masz. Jezu, jak to dzisiaj ślicznie idzie wszystko. Coś pięknego. Dobra, itemki jakieś powymieniane. Lecimy dalej. No i właśnie, to jest to. Tak, no. To jest właśnie to, na czym się wbija ten 200 level w pierwsze 3 dni. Bo to się robi niemalże z bomby. No wiadomo, po tygodniu jest to o wiele łatwiej zrobić, aniżeli w trzeci dzień serwera, czy tam w drugi. Ale też jest to do zrobienia.
Dobra, tutaj biczownika, cyk. Piekielny ogar, cyk. I cyk. I mamy 200 level, widzowie. Mamy 200 level, jesteśmy elitą. Dopiero byliśmy bohaterem, a już jesteśmy elitą. Szybko poszło. Szybko poszło dość. Dobra, tu nam się szkoła magii odblokowała, ale to nieważne. Adwokat diabła. Dawaj, dawaj. Pyk, 203. I Belzebosik również powinien paść z bomby. I Pablos, ciągle jest ta sama ramka. Ciągle jest ta sama ramka z dropów. Tym samym wyprzedziłeś tego, którego imienia nie wolno wymieniać na tym streamie. Wolno wymieniać. A to, czy ja za to dam bana, czy nie, no to już druga sprawa, nie? A za tydzień znów będę expa, no. Pięknie, pięknie. Dobrze, czyli tak, zamknęliśmy cyrk grozy, zamknęliśmy piekło. Dobrze by było te waleczki obejrzeć. O kurwa. Zapomniałem, że jak klikam tornado, to mi się to zapisuje tutaj. Dobra, to obejrzymy te, które nam zostały do obejrzenia w takim razie. No cóż. Szkoda, ubolewam nad tym. Ale totalnie zapomniałem o tym tornadzie, jak mam być szczery. Także troszeczkę cyrku grozy przegapimy, ale piekiełko obejrzymy za to całe. Piekło obejrzymy całe, pewnie, że tak. Musimy się nacieszyć tymi krytami ogara, nekromanty. Dlatego, że nim się obejrzymy, będzie tutaj 350 level, czy tam 370, stopowanie lochów. I przez półtorej roku nie będziemy w ogóle nic klikać. Także no, wiecie jak jest. Sianko Libalina, witam cię serdecznie. Siemano Zwiadowca, witam również. Sianko Yashimari, witam cię. Stopowanie, no stopowanie, no co zrobić? Niestety, teraz stopowanie jest takie... To jest taka mocna taktyka, że jak chcesz jakoś liczyć w lejcie, w topce, no to musisz to robić. Chyba, że planujesz skończyć na jakimś 450-500 levelu, no to wtedy nie, no nie? Ale generalnie musisz. Sianko Janusz, witam cię. Co tak dzisiaj spokojnie? Czemu spokojnie? Janusz, w ogóle widzę, że masz ikonkę Prima przy swoim niku. Czy masz może wolnego Prima i możesz go rozdać, czy gdzieś go już zużyłeś, wariacie? Widzę, że jest to twoja pierwsza wiadomość na czacie, więc nie omieszkam zapytać. Tak, Borykson. Przepraszam, Borys. Przepraszam cię, Borys, źle przeczytałem. Tak, nalicza się do dropów. Mam dropy u mnie na kanale. Także można sobie na spokojnie oglądać, albo nawet odpalić w tle. Borykson. Czy opłaca się stopać lochy grając eko? Oczywiście, że tak. Jak robisz codziennie 3 paski na gryfie, to jak najbardziej się opłaca. Cianko Damlo. Tylko hajs go interesuje. Zwiadowca, przypominam, że ty mi Prima dajesz 27 listopada, pamiętam o tym. Kontynuujmy. W takim układzie. Niestety możemy przegrać Helkę i nie zdobędziemy brązowej tapetki Helki. O, proszę bardzo, Janusz! Dobra, i mamy Belzebosa. Cianko Johnny, witam. Nie wiem, Damian. Nie mam pojęcia. To zależy od tego, jakie masz kwatery. Okej, okay, no i co? I mówię, 205 levelik wbity. Czy my możemy w ogóle już dostać Esteros? Możemy dostać Esteros. Czy my chcemy kopać kluczyk do tego Esterosu? Przydałoby się, ale to może zaraz. To może zaraz. Czekajcie momencik. Sprawdzimy procenty przede wszystkim. Teraz mamy do zrobienia wieży trochę. Dokładnie. Tu mamy jakiś pierścionek. Możemy już powoli pachołki ubierać. Bo ta wieżyczka będzie ładnie padała, w sensie padała. No padała też, ale będzie generalnie nam dawała boosta fajnego. Mamy brońkę dla Barbara od razu, cyk. Pięknie. Lecimy dalej. Mamy jakiś wisiorek na zręczność. Jak da coś nam, to też oczywiście przytulimy. Tylko no mówię, z tym jednym slotem jest to trochę problematyczne. Tu te rękawice już są lepsze od poprzednich, więc te możemy sobie rozmontować. Lecimy dalej. Buciki dla zwiada, pyk. Jak oni się pięknie ubierają, to jest coś niesamowitego.
Tak, tak, hemoridoru nie zamierzam kopać, bo to jest w sumie głupota, Jawson, i pisałem ci o tym, bo ten hemoridor, no ty miałeś problem, żeby go wykopać i on w ogóle bardzo mało expa daje na tym etapie. Natomiast ja do Esterosu będę chciał kluczyk pokopać, ale to zaraz. Na zręczność dla Barbara? No ja daję losowe rzeczy. Ej, bez kitu. Ale ten już ma. Ja daję losowo w sumie, jak ktoś czegoś nie ma, to to daje, nie? Dobra. Pyk, lecimy dalej. Kurde, to nam pada po jednym grzybku. Kontynuujemy progres w takim razie. Plus 48, pięknie. Zaraz się wypierdolę ze wszystkich rozmontowań. Jakie zimno, mi jest gorąco od tego progresu. Dobrze, ja widzowie, lecimy dalej. Jak mi jest wygodnie, jak mi jest wygodnie. Lecimy dalej, nie ma co tutaj w takim układzie. Tylko lecimy dalej z tą wieżą. Mamy jakiś trinkecik. Ktoś tutaj nie ma trinketu. Minus 3. Plus 37, dobra, dajemy to. Już nie mamy rozmontowań. No i właśnie teraz się pojawia pizda. Teraz się pojawia pizda. Dobra, posprzedaję te itemki z Tornada. Trudno. Epiki są chyba bardziej cenne. I lecimy dalej. O, jaka nuta wleciała. Jezu, czemu nam wszystko leci na wszystkie cechy? O, dostaliśmy dychę. I teraz tak, mamy jakieś laczki dla Kunegundy. To już są na wszystkie staty. W sensie na 3 staty zamiast na wszystkie. Więc możemy je od razu podmienić i lecimy dalej. Cyk, cyk, cyk. Poczekaj, kochanie, bo jestem teraz... Jestem teraz troszkę zajęty, ale wypiłem wodę, dziękuję pięknie. Dobra, rękawice się nie przydadzą, jakiś pierścionek. Pierścionek dla Kunegundy możemy dać, tu znowu na wszystkie staty, no i znowu jesteśmy zajebani itemkami. No przydałby się jeszcze event kowala, tak szczerze. Do takiego... Zapierdol w robocie dzisiaj, bez kitu. Do takiego, wiecie, pełnego szczęścia, nie? Ale nie można narzekać, no i tak eventy są zajebiste. Tu mamy jakiegoś magusia. To nam też raczej padnie, ale na razie stop. Teraz strefa mroku. Pyk, 206 level. Mamy pasek dla Kunegundy, od razu jej dajemy z bomby. Lecimy dalej, buciki dla Barbara kolejne. O, Mariusz ma w ogóle buty, a, bo Mariusz jest taki niedojebany przez to, że my mu wszystkie itemki bierzemy. Ale trudno, zdarza się. No i co, no i teraz trzeba zacząć coś wysprzedawać. Generalnie do osób, które grają sobie tak, wiecie, normalnie na chillu, to polecałbym poczekać na kolejny dzień, żeby mieć znowu rozmontowania. Ale z racji tego, że my chcemy zrobić jak największy progres dzisiaj, to ja niestety będę musiał to wywalać tak o, no nie? Dlatego, że w strefie mroku ci każdy daje epika. A, bo to strefa mroku. No. To już jest strefa... O, tutaj jeszcze musimy poulepszać za pamięci. Cyk, 25, cyk, tu na 25, tu na stówkę. Na razie niech będzie tak. Teraz co? Coś na siłkę, o, fajne. To brakuje mi tu mentolu. Mentolu ci tu brakuje? No. A mi nie. Chcesz, to sobie dolej. Dobra, no, iloszek zamknięty. Co tu mamy? Znowu na siłę i znowu na 3 staty. Pięknie, to możemy sprzedać. Zwiadowca, no to jak będziesz mógł dać do końca streama, to dasz, a jak nie, to jutro. Pociągnął, jakby tydzień nie pił, no muszę, bo jak odebrał za punkty, no to co ja mogę zrobić? Dobra, zobaczcie, ile mamy golda w ogóle z tej wieży. Jezu, jak tu wszystko rośnie. Rośnie jak... Rośnie jak... Jak moje serce rośnie. Czemu vintage'aż po 25? Nie, no tak sobie daję na oko. Statystyki. Powiedzmy 1300, tu damy do 1200. Siemanko A7993, witam cię serdecznie. Wiedźmę mam jeszcze, ale do wiedźmy nie dam itemków ze strefy mroku albo wieży, bo one nie mają ceny, no nie? A te itemki, co tu mamy zwykłe, to one będą do kibelka na kolejne dni sobie leżały. Dobra, lecimy HPM. Jak ceny? Powiedzmy, rośnie jak ceny. Dokładnie to miałem na myśli. Dobra, szczęście można dać do tysiaczka. Ktoś się pytał w ogóle, co mi dają boki. Nie wiem, czy na to odpowiedziałem, czy nie. Boki... Szczęście leci, boki... 50. Bo to jest 50% na poziom... No to się jakoś skaluje z levelem, nie? To tak samo jak pancerz, że jak się bijesz z przeciwnikiem, który ma wyższy poziom, to nie masz tego 20% pancerza tak naprawdę. Dobra, tu damy na jakieś 850. Nie zrozumiałem. Od 393 lewusek exp się zaczyna zmniejszać. Witam, ja chciałbym tylko zapytać, jak dzień minął. U mnie dzisiaj brak weny od 9 rano. Siedzę nad
HR Biznes planem dla firmy marketingowej i mózg paruje. Z tego też powodu cieszę się, że mogę tutaj przyjść i pozachowywać się jak zwierzak przez 2 godziny. Pozdrawiam. Witam cię, Teksu. Jak mi dzień minął? W zasadzie cały dzień siedziałem i sprawdzałem, jak wysyłaliście mi screeny, jak używacie mojego kodu neutral na stronie home.syfygamy.net, kupując pakiety na Black Friday. Również bardzo przyjemnie mi się czas spędzało, jak to robiłem. No i co? I teraz oczywiście spędzam czas z moimi kochanymi widzami, jednocześnie robiąc super progres na nekromancie. I tyle. I tyle generalnie, nie? I jakoś to leci. Ze śliczną kobietą u boku dnie spędzam. Dokładnie z nią. To ja. Więc każdy dzień jest cudowny. No. I tyle generalnie, nie? 1200-1300. Dobra, teraz możemy polecieć Vintę jeszcze. Czekaj te loszki. Poczekaj. Jak klikam lochy, to coś gadasz i się nie mogę skupić. Przepraszam, to już nic nie mówię. Nie chodzi o to. Po prostu jak dajesz. Dobrze, już nie mówię, bo... Licho piekielne, prawie 4% widzowie. No, proszę bardzo. Proszę bardzo, jak to ślicznie padło. Licho piekielne, obejrzyjmy tą walkę. Teraz mamy niestety Magusia. Prawie 4. Kurwa, mi na 20%, nie chcę. Jesteś mistrzem świętokrzyskiego w MMA? Dokładnie tak. O, to możemy zostawić do kibelka. Czyli coś tu znowu wywalimy, co nam daje mniej kryształu. Niech będzie to. Dobrze. I teraz na Magusia podejrzewam, że się będziemy musieli przebrać. Chociaż jeszcze klikniemy, może Elevatorek w ogóle jeszcze kliknę. Może jeszcze kliknę Tornadko. 000 mamy na wróżka Henryka, no właśnie. Zobacz, zwiadowca ma 1,70 m. No i co? No to ty masz lepiej, tak. No tak. No i co? No ja mam 1,80 m. Jejku, 1,79 m, tak? 8. 9. 8. 9. 8. A skąd wiesz? Dałeś mi. Nie, 1,70 m. Nie wiem w sumie ile mam. O, w książeczce wojskowej by pisało. A gdzieś ją mam jeszcze. Tu? Nie wiem czy tu. Nie znajdziesz i tak. Kurwa, znajdę. Wtedy ostatni raz mnie chyba mierzyli. Ale to było 5 lat temu, w sumie to 6. To ja wtedy to jeszcze urosłem parę centymetrów. To na pewno mam tak z 1,85 m. Ty tu wszystko upakowałeś do tego. No. No to szukamy, widzowie. Tylko nie pokaż niczego na kamerce, bo tam są, nie wiesz... Nie pokażę nic. O, tam są mogę pokazać. Dokumenty tam są. Patrzcie, co kurwa zachował Patryś. Cześć, Chester, there is player. Kochanie, robisz mi przypał. Co jeszcze masz? Nie. Ja już podpisał, żeby nikt mu nie wjebał. Kurwa, jakieś... Tylko nie pokaż nic takiego. Nic nie pokażę, gdzie ty to masz. A ta książeczka bez kitu gdzieś tam była w tych starterach chyba, jak dobrze pamiętam. No. Czy tam na obrazku był najlepszy youtuber shakesowy, to znaczy Gimper? Kochałem jego filmiki, widać, że robił to z pasji, a nie dla pieniędzy. Tak. No była kiedyś ta akcja z tymi starterami, że się dostawało za darmo startery. I tam mieliście Gimpera, Izaka, Nerwariena mam chyba. O, Nerwariena mam, no. Zostawiłem sobie na pamiątkę. Czemu nie klikasz tego kalendarza? W sumie to nie wiem. Może jeszcze skipnę twierdzę, wiesz? Ale to zobaczymy później. W książeczce jest wzrost, w mojej nie ma. A wydawało mi się, że był, ale nie wiem. Ktoś pytał, jaką dostałem kategorię. No dostałem kategorię A, no. Nie wiem. Ciężko nie dostać A z tego, co słyszałem. Wygląda jak poszukiwany listem gończym. Dobra, tutaj Magusia już nie ubijemy. I zobaczcie, znowu mamy tyle golda. Dobra, damy sobie Vintę znowu. Jezu, jak te staty puchną na tym wszystkim. To jest coś pięknego. 1400. Nie, to twój. Nie, to mój. Tu mamy ty... No, chociaż trochę się zużywa tego goldzika. Powiedzmy tak, no do 1300 i dobra. I na razie poszukamy jakichś itemków. Zobaczcie, klatę dopiero co wymienialiśmy, już nam daje plus 27 i pancerzyk. Przyda nam się 20% pancerza przyszłościowo, bo z pancerzem to akurat słabo stoimy. Laczki, Boże, ile nam dają laczki. Ale wolałbym na 3 cechy.
Mamy paseczek, plus 137 na pasku. No właśnie. To jest to. Tak, tak, no lepsza broń też nam się przyda. Tylko tam też nie pokazuj tego. No przecież nic nie będę pokazywać. Tylko wiesz, sprawdź czy jest wzrost. Ta, PESEL twój pokazuj. Dobra, to kupię tylko i wyłącznie po to, żeby mieć do klaserka itemek. Rękawiczki plus 54 znowu. O, pytałaś ile mnie kosztują itemki epickie. No. No to zaraz ci powiem, bo nie zwróciłem uwagi. Ale poczekaj. Wszyscy dostali A, co w normach na to oznacza amator. Z wyjątkiem mnie. Oszołomiona moja prezentacja, komisja wojskowa przyznała mi kategorię E, co oznacza ekspert. No tak 200-300 tysięcy około epiki, które trzeba kupić też za grzyby. Wiesz? Co? 200-300 tysięcy około. Jak jeszcze grzyby musisz dać. Kurwa, no ale dajcie jakąś brońkę dobrą. Ile mi daje ta klata? 261. No to hełmik w sumie też by wypadało wymienić. I buty przede wszystkim. Dobra, no rolujemy, rolujemy. Który level ma już Karolinka? 130 ma. Ja dopiero w niedzielę napierdalam. Ja dostałem kategorię D jak debil. O, to też się w sumie przyda. Od razu pokupujemy tutaj do kibla rzeczy. No i do klaserka, nie? Pasek już nam nie jest potrzebny. Buciki. Jezu, nareszcie. Dobra, są buty. Czyli jeszcze brońka i hełmik ewentualnie. O! O! Kurwa, no ale w sumie ten rozrzut nie taki dobry. Ale dobra, no weźmiemy. Na teraz się przyda. Dobra, ile mi dają te? 230. Dobra, gabinetu magii jeszcze nie musimy wymieniać. Sprawdźmy teraz. 1,64 na wróżka Henryka. Dobra, może poklikamy jeszcze ten elevatorek. Bo dzisiaj w sumie tego nie robiłem. O Jezu, jak my się z Golda w ogóle wypruliśmy. Po kupieniu tych itemków epickich. Czy mierzyli ci jaja chochlom do zupy? Nie, ja już opowiadałem tą historię. U mnie sprawdzanie jaj na komisji wyglądało tak, że poszedłem za taki parawan, doktorek do mnie mówi ściągać. W sensie mi pokazał tak, wiecie, dyskretnie, że w dół. Ja ściągnąłem bokserki i nawet nie zdążyłem ich dobrze ściągnąć. Ściągnąłem je może do kolan, a on do mnie od razu mówi, w sensie mówi, pokazuje mi, do góry, do góry. I na tym się skończyło. Czy my zrobimy portal do piekieł na raz? Powinniśmy w zasadzie. Ale jest to niewygodne, kurwańce. Mówiłem, gdzie nóżki masz położyć. Nie. Witam cię, Oskaro, witam cię serdecznie. Nie no, zrobimy to chyba. Cianko, Krzychu. No ten portal. No i łatwo, dobra. Pierwszy portalek zrobiony. Możemy jeszcze polecieć w tornadko. Dobijemy 212 level, cyk. Dobiłem taki level, jaki miałem chyba po pierwszych 3 dniach na EU5. To taka ciekawostka. Jest oczywiście z tego playlista na kanale, można sobie obejrzeć. A ja nie mam książeczki, bo parę lat temu zdjęcia nie doniosłem, essa. A w ogóle jak się nie pójdzie na komisję, to chyba cię może policja ścigać. Jak się jakoś wymigujesz parę razy, czy coś takiego. No, masz kilka wezwań i jak na żadne nie ten, to... Nie poszedł to do niego tego, napukali. No, dokładnie. Są, od dzisiaj od 17, Krzychu. I w trzecim dniu EU5 ciebie zwyzywałem, ale miałem wtedy suba. No to wtedy mogłeś. Dobra, tu już nie idzie. Spróbujmy jeszcze jakąś wieżyczkę machnąć. No chcę to kurwa paść, chcę. O, proszę bardzo. Pięknie. Jakieś laczki można wyjebać. To też można wyjebać. Klatuwa dla Barbara. Przyda się. To można wyjebać. No do kolejnego maga w tej wieży powinniśmy cisnąć. Rękawice dla Kunegundy. Kunegunda nie miała rękawic, więc idealnie. Jak leci neutral? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Przyjemnie się klika. Wszystko ładnie siada. Czarne gemy. Plus. Siema, o kurwa, jaki lewej. Siemanko, Mareczku. Witam serdecznie. Dobra, na czym my tu skończyliśmy? To musimy wyjebać, jak dobrze pamiętam. I teraz mamy maga. Nie wiem, czy my tego maga machniemy. Ale to zaraz sprawdzimy sobie jeszcze procenty. Dobra, czyli co? Teraz musimy... O! Żołnierze mi się nie szkolą. Teraz musimy sobie wykopać kluczyk do Esterosu. Tylko tam teraz będzie dużo kluczy leciało niestety. Bo to jest taki etap. Mamy do drugiego lochu w strefie mroku. Też możemy w sumie coś tu już poklikać. Dokładnie. 213 level. Pyk.
Co my tu mamy? Coś na zręczność znowu. Kunegunda, minus 14, dobra. Chociaż to nam daje dużo kryształu. To wywalimy to, niech będzie tak na razie. Lecimy dalej. Nie, już wszystko zużyłem. No mówię, no normalnie bym czekał na jutro i dalej klikał, ale że to chcę wszystko zrobić jakby na raz, no to... Jak to mówią, nie róbcie tego w domu. Nie róbcie tego w domu, tak? Bo ja jestem naprawdę totalnym wariatem. Wnioskuję o dodanie nowej roli nekromanta na serwerze Discord. Koksu! Jesteś może na streamku? A, to nam, czyli to wychodzi po 350 na itemek. Dobra, to nie. Okej? Okay? Dobra. Dziękuję. Bo ty tam znasz komendę, żeby to edytować jakoś ręcznie i szybko. Ja tego nie znam, więc... Więc tobie łatwiej pójdzie. Jezus, jak to nam fajnie pada wszystko. Coś pięknego. Dobra, to zostawimy. Strefa mroku dalej. Wojownik. Hełmik dla wojownika kolejny. O, mamy plus jeden do klaserka znowu. Ale tu nie ma dziury. Dobra, wywalamy. Pyk, 214 level. Tu mamy coś na siłkę. O, i widzisz. Ktoś tam pisał, że czemu daje Barbarowi na zręczność. No już ma na siłkę elegancko. To mu można jeszcze wywalić, w sensie ogólnie wywalić. Odrażający, o, mamy jakieś laczki, czy one nam się przydadzą? Nie, ale przydadzą się Mariuszowi, dokładnie. Nareszcie Mariusz nie będzie chodził w jakichś kurwa laczkach rozjebanych, tylko dostanie swoje własne epickie. Pada bez gemów na pachołach? No oczywiście, że tak, no ten boost z czarnymi gemami to jest coś pięknego. Kunegunda, dobra, to zrobimy tak i to możemy sprzedać. Dobra, i kolejny loszek w strefie mroku zamknięty. Szukamy dalej, mamy... Kolejny lok w strefie światła. Ale to nam się też nie przyda. To jest chyba Hemoridor, jak dobrze pamiętam. A nie, przepraszam, to są nordyccy bogowie. Jezu, ile my tu grzybów tracimy na skipy. Lochów, które są totalnie useless. No ale co zrobić. Tu czarny, 219 już nam dają czarne. No to go wsadzimy do broni, no nie ma co. Kolejny. No to możemy powymieniać jeszcze te gemy. Póki nam klucz nie poleci. Czy my możemy ten Estero zdobyć? No na 100% możemy, bo już sprawdzałem. No, oczywiście, że możemy. Ukończ 11 loch, a 11 loch to jest cyrk grozy. Sianko Kamil, witam cię serdecznie. O, dobra, mamy to. Pięknie. No i pierwszych dwóch w Esterosie. Również nam padnie z bomby. Kolejne laczki, je możemy dać tu. To możemy sprzedać, to będzie do kibelka. I drugi też pada z bomby, cyk. Mamy czapkę, plus 55. Pięknie. Odzysk klejnotu, cyk, dobra. Ślicznie, ślicznie. I trzeciego już nie ruszymy. Dobra, możemy sobie obejrzeć te lożki. Co nam padły. Przypominam, że jeżeli jest tutaj osoba, która ma wolnego Prime'a, nie wykorzystała go jeszcze na żadnym kanale, to może to zrobić w tym momencie na tym kanale. Dziękuję ślicznie z góry. Witam cię, Jupiczku, witam serdecznie. Czy gabinet przebierałem? Jeszcze nie, zaraz to zrobimy chyba. Tylko już chcę tutaj docisnąć to, co mogę. I oczywiście zachęcam do używania kodu neutral na stronie home.syfygame.net. Teraz jest bardzo dobra okazja co do tego, do zakupu grzybków. Rozumiecie, o co chodzi, nie będę się już powtarzał. Dobra, czy my tornado ruszymy? Jeszcze dobić ten jeden level, dokładnie, pyk, 217, kolejny woj, na razie sobie damy spokój, dużo golda, ale zostawimy. Dobra, no to gabinecik magii jeszcze poprzebieram. Jak, ile w ogóle nam daje czapka? 261. Czyli ja tu w sumie itemy mam w miarę aktualne, tylko nie mam gabinetu magii zmienionego. No to gabinet teraz przebieramy. Dzisiaj 300, rozumiem? Oj, nie, nie, na pewno nie. Nie mogę zmienić, bo to twoja wiadomość. Koksu! To weź mi napisz, nie wiem, albo na tym kanale moderacja, albo na PW, co ja muszę wpisać, żeby się zmieniło. Na W47 miałem zwiadowcę free to play, grałem na nim, nie wiem, do 200 levela, do 230, coś takiego, 230. Natomiast mi to było ciężko robić. Bo musiałem pod taki odcinek z serii Free to Play się przygotowywać przez tydzień, zapisywać jakieś lochy, które ubiłem. Nie miałem czasu, żeby to maksymalizować, bo jednak jako Free to Play, no to trzeba co godzinę klikać te lochy. No i generalnie dużo czasu na gierkę poświęcać, nie jest tak, że sobie za grzyby wszystko skipniesz. Ty edytuj wiadomość tylko, aha, dobra. No i też seria nie cieszyła się jakimś ogromnym zainteresowaniem, jeżeli chodzi o wyświetlenia. Tak, W47, dokładnie.
Więc no porzuciłem ją po prostu dość szybko w sumie. Dobra, tu jeszcze tego możemy nakarmić. Elewatorek sobie docisnąłem. Już ciężko będzie więcej chyba. Tak mi się wydaje. Chociaż tutaj daje dwie jeżynki. No przydałoby nam się to jeszcze kryształ. Ale no chyba z nim będzie ciężko, więc sobie damy spokój. Dobra, no i teraz procenciki znowu. Ubierz klatę Mariuszowi, slota zwolnisz. O, bez kitu, no. Masz rację. Na wróżka Henryka 10%. Okej, no to troszkę nam to przebieranie pomogło. Lecimy. 10%. Dlaczego starych epików nie dajesz Magusiowi, tylko rozmontowywujesz? Ja odzyskuję klejnot ze starych epików, Damian. Po prostu. Mamy wisior. Wisior sobie zostawimy też tutaj do kibelka. Obejrzyjmy tą walkę. Dobra, pięknie. Teraz tak, teraz mamy woja. Ten woj też nam powinien paść. Tak mi się wydaje. O kurwa, i mamy jakąś rózgę. Jezu, żeby to był dobry rozrzut, proszę. Dzięki. Łatwiutko. Kurwa, jakie hity z tego ogara. No coś pięknego to jest. Kurde, jakbym wymienił w sumie wszystkie te gemy na nowe. Ho. Tu jeszcze loszek. A, ja mam jednego slota i tak. W broni już mamy, czy jeszcze cztery potrzebujemy? Kurwa, ale te klucze teraz będą lecieć jebane. Po co jak lochy robisz? No ale ile ja tu wbiję jeszcze leveli? Z 10 max, jak nie mniej. A przydadzą się na teraz. Dobra, niech tu się kopie następny. W ten sposób. 1,71 na kołka Van Helsinga, który również jest magiem. No lecimy, lecimy z nim. To nam daje w tym momencie najwięcej expa. Ej, co jest? Ja go zrobiłem i się zbugowało. Sianko Dawski, witam cię serdecznie. A zapisze mi się w ogóle ta walka? Nie, nie zapisze mi się. No niestety, trzymaj się mały, trzymaj się, miłego wieczorku. Niestety, no to... Musimy to zrobić tak. No kołka Van Helsinga pokonałem, ale nie obejrzymy tej waleczki. Zobaczmy jeszcze komendanta Kome. Mamy 224 level. Tylko musisz wiadomość i będzie git. Okej, rozumiem. Dobra. Może polecimy jakieś inne rzeczy jeszcze. Pyk. Tu jakieś 2-2-5 by było dobrze. Załóż magowi byle jaką rózgę, to ci procent na mrogi wieże urosną, bo maga boostujesz. Ja i tak mam bardzo duże procenty na wieże i te, i mrok. Także może z tego coś poleci, ale to zaraz, zaraz, na spokojnie. Ja na razie się skupiam na tym, co mi daje najwięcej procent, no nie? W sensie kurwa, najwięcej expa. No pro... O, dobra, dzięki. Cerbera jeszcze machniemy, bo to zwiat. Koziutka też machniemy, bo to jest zwiat. Dobra, i teraz kolejny woj, tu już będzie ciężko. Powiedzmy, że szczęście damy na 1100. I resztę lecimy wintę. A kiedy EU9? Może na Boże Narodzenie jakoś już by było? Nie wiem w sumie. No, na wieżę mamy 80%. Na komendanta Kome nam wzrosło, mamy 2,5. Dobra, to zacznijmy od niego. 2,5% to jest sporo. Dokładnie, 227 level, jakieś buciki, plus 15. A Mariuszkowi plus 21.
Plus 15 to chyba nie chcę wymieniać za bardzo, więc sobie odpuścimy. Obejrzymy waleczkę. Krzychu w Elevatorze? Czy w rankingu? W rankingu chyba jesteśmy top 1. W Elevatorze faktycznie jesteśmy top 2, ale spokojnie. Jeszcze to jest do odbicia, mam nadzieję. Tam widziałem, że się strata zmniejsza, jeżeli chodzi o punkty. Tu mamy coś na intę, Mariuszowi się przyda, dokładnie. Dlaczego nie mam dropu 3x3? Izla, dlatego że od dzisiaj jest nowy, są nowe dropy, nowy secik. Więc po prostu wszystko się nalicza od nowa, masz pewnie 1x3. Dobra, to jest z dziurą, to możemy też wziąć. 2-2-8. Jezu, jak to pada ślicznie. Jak się ma nekromanta w porównaniu do dodatkowych ataków berserka? Nie wiem, nie wiem szczerze. Nekromanta się wydaje lepszy do lochów niż berek obecnie. Ale no, to jest moja opinia, nie? Nie mam tego, że tak powiem, popartego niczym. Żadnymi wyliczeniami ani niczym. O, zmieniliśmy rękawice i są kolejne. Dobra, może być. To nam się nie przyda na razie. Strefa mroku, lecimy dalej. Rękawice dla zwiada. Piękne. Tu już mam wszystkie epiki do kibla w ogóle. Tak podmieniałem, że tak powiem. Kurwa, to wszystko pada za jednego grzyba. Witam jebać Disa. Witam cię rolniczku, witam cię serdecznie. Jebać, jebać, oczywiście, że tak. Tu minus 37, tu minus 23, tu minus 3. Dobra, to za to możemy na razie podmienić. O! Co to jest za rózga? Plus 31, ale dobra, damy temu Mariuszowi. To jeszcze nie jest na tyle... Oj, od razu osiągnięcie. To jeszcze nie jest na tyle istotne, żeby, wiecie, podmieniać dla mnie. 30 średnich na broni maga to nie jest wcale jakoś dużo. Dobra, tutaj troszkę więcej, ale też nam padło. Kurwa, ciągle mi sklikuje. Minus 24, o. O, i to możemy dać do kotła, niech będzie. Tu za jednego grzybka. Hełmik dla Barbara. Plus 21 wywalimy. I mamy bossa, również woja. I cyk, i kolejny loszek zamknięty. Plus 71 do z ręki. Pięknie. Kurwa, jak to wszystko leci pięknie dzisiaj. Wszystko pada tak o, z bomby. Dobra, no to teraz wieżyczka w takim razie. Na wieży też miałem fajne procenty znowu. Dokładnie. Strasznie boli ten jeden slot, że my musimy co chwilę zamieniać, ale trudno. Plus 28, to sprzedajemy. Brońka dla woja. Plus 48, no wymienimy, czemu nie. Pyk. Pasek dla Kunegundy plus 55, również do wymiany znowu. Tu jakiś zwiadzik, tego to już nie musimy chyba wymieniać, chyba że mogłem, ale się pośpieszyłem, nieważne. Nie, no to są zwierzy, one już są po kiblu. Nie, 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 ich nie można. Dobra, klata dla Barbara, w ogóle ile nam itemków do klasera wlatuje. A, bo to, Boże, za każdą pokonaną wieżę jest itemek do klasera, w sensie itemek, potworek. Zapomniałem o tym. Kurwa, powiem wam, chyba nigdy... Ostatnio taki start serwera był bodajże na W45, tylko tam czarny piątek. Na W45 był start serwera, gdzie od razu z bomby mieliśmy czarny piątek. I tam już od 25 levela były czarne gemy. Ja tam niestety nie startowałem. Ale no. Dawno, dawno, w sensie nigdy w sumie, nigdy nie miałem takiego startu serwera, żeby właśnie mieć czarny piątek zaraz. Same czarne gemy, może tak, po tygodniu od startu, nie? No ale boost jest potężny. Wiem, o co mu chodziło. W sensie każdy, kto ogląda Shakesa i gra w Shakesa, wie, że chodziło o czarne gemy, ale administracja Twitcha nie wie. Jaka była moja pierwsza postać? Maguś na serwerze 9 polskim. Tego to już nawet nie sprawdzam. To też jest słabsze. Czemu już na nim nie grasz? No bo ja tą postać zakładałem, jak miałem ile? Z 10-11 lat. Także wiesz. To już jest stara postać. Jezu, kto dodał tyle Malika do Song Requesta? A mogę to sprawdzić w sumie. Jak jesteś fanem Malika, to masz bana. Johnson. Dobra, Johnson nie ma bana jednak. Ale no uszy bolą, nie ukrywam.
Malika Montany. Stanik Montana. Daj mu bana. Nie, Johnson dzisiaj trzy pakiety z kodem zajebał moim. Trzy pierwsze. Także nie wolno takiemu widzowi bana dawać. Zresztą Johnson jest na każdym streamie, jest aktywny, komentuje filmy. To jest widz skarb. Niech jeszcze tylko przestanie słuchać Stanika Montany i będzie kurwa pięknie. No i tym samym na jednym streamie pokonaliśmy 51 poziomów wieży. Czy wiesz, że to mój brat? Poważnie, Johnson, to jest twój brat? Co ty gadasz, Mareczku? Na Smoczy Skarbiec mamy fajne lochy, tylko że to jest taki loch, który nam nie daje praktycznie w ogóle expa. 30% mam na niego. Pyk. Dobra, co jeszcze? Komendanta Komo już ubiłem, Hemoridor, dobra. Skanik kolejny. Podły liczy krupa 0,50%. Spróbujmy tornadko jeszcze. Dokładnie. Ten czarny piątek jedynie sprawi, że serwer szybciej zdechnie, mi się wydaje. Nie wiem. No na przykład W58 było bardzo podobne do EU8, bo tam też wychodziła nowa klasa. No i serwer obecnie no jest taki trochę martwy. No już w sumie w sierpniu minął rok, odkąd ten serwer... O Boże, ile mam golda. Ja tego golda muszę wydawać. I to już nawet nie klikam, tylko przytrzymuję. Za dużo do rozdania jest, żeby to tak ręcznie klikać. Dobra, powiedzmy, że już piję wodę. Powiedzmy, że tak... No gdzieś tyle. Do 1600 dobijemy. Pyk. I resztę w HP i zostawimy tak z 5 milionów. Czy tobie się Jaffson należy VIP? Jaffson... W sumie to... Generalnie ci się należy, no. O kurwa, jak idealnie. 1450. Cianko Pogo. Generalnie ci się należy, ale jeszcze zobaczymy po weekendzie. Dobra, niech będzie tak. I teraz możemy sprawdzić procenty. Dobra, wieżyczka jeszcze nam może siąść. Dokładnie. Plus 30. Zróbmy tak. Tu kolejny wojek. Plus 24, dobra. Dawaj VIP-a albo idę do Freedom. Joke. No kurwa. Catch me. Nie żartuj tak sobie, wariacie. EU8 ucierpi przez EU10 na pewno, tak samo jak W58 ucierpiało przez W60. No, masz w tym dużo racji, to prawda. Banuj go? Nie. Czy jest jakaś niebanowalna strona, która pokaże mi, kto ma brakujące przedmioty do klasery? Jak zaczynałem x lat temu, to było coś z cyfrą w nazwie. 4M7... A, no właśnie. sfporadnik.pl, natomiast na najnowszym serwerze może nie być zaktualizowany jeszcze. SF poradniczek, ale to jest dobra stronka, no. Dobra, może dolecimy do 1000 boków już, jak mamy tyle golda. Jest ten kawałek podłogi. Trzymaj się, Krzychu. Miłego wieczorku. Robić. Mój. Jest ten kawałek podłogi. Ja tam nadal gram na W37, bo mi szkoda postać rzucić. A który masz level na W37? Ja też tam grałem paladynem. Dobra, może szczęście dobijemy do 1250 i szczęścia byśmy już w ogóle nie ruszali. To już by było done. Na tej postaci. Dobra, idealnie. Dobrze, mamy tak, na Smoczy Skarbiec mamy 12%, ale nawet tego nie klikam. Niby do klaserka bym mógł, ale to daje tyle expa co cały chuj. Natomiast na podłego liczy krupę mamy 0,80%. Spróbujemy może wymienić jeszcze, no to nam zabiera pancerz, to nie chcemy. Ale my te itemki mamy dość świeże.
Tu ewentualnie brońka by jakaś pomogła, ale brońkę też mamy z dobrym rozrzutem i za dużo nie da. Tu jest na plus pancerz i statystyki, więc możemy podmienić. Mi siadł na 0... O kurwa. Plus 49, tylko na wszystkie staty, ale rozrzut też przemocarny. Dobra, biorę to. I sprawdźmy teraz, no 49 średnich to jest dużo. 1,09, czyli wzrosło. Będzie Hela, będzie, tylko chyba dopiero w niedzielę, wiesz? Dobra, czyli w sumie głównie mi zależało na broni, powiedzmy, że broń mamy, lecimy. Lecimy z podłym liczy krupą. Niech on nam jeszcze siądzie. Ponad 1% na niego. No dawaj, dawaj. Ogar musi przypierdolić takiego hita. To obejrzy na kompie w Full HD? Hala, ale streamek też jest w Full HD. Od jakiegoś tygodnia, niecałego chyba, czy od poniedziałku, nie pamiętam. Streamy są również w Full HD i chyba w 60 FPS-ach, jak się nie mylę. Także jest improvement streamowy. I wody chyba też są w Full HD, na to wychodzi. No padnij, padnij, proszę. Dajesz 60 FPS-ów? No. Dokładnie. Dawaj, dawaj. No ten ogar co chwilę szczeka, nie? Ten ogar co chwilę szczeka, więc on chce naprawdę wypierdolić jakiegoś mocnego kryta. Ale, no i mamy to. Mamy to. Możemy dać jakiś itemek dla Mariuszka. W czapce akurat ma ten. O, ale to mu możemy dać. Klejnotu to nawet nie odzyskuje, bo bez sensu. Zaraz jakiś czarny tu pewnie wleci. 10 grudnia ma urodziny, to mu tam ustaw na Discordzie powiadomienie. Jak do mnie napisze na PW, to mu ustawię, bo tak to pewnie zapomnę. Także dobrze, jakby napisał na Discordzie do mnie na PW. Dobra. To co, oglądamy tą waleczkę. Z podłym liczy krupą. Teraz mamy maga w 13 piętrze, jego już na pewno nie zrobimy. Mamy 232 level. I co? I ja bym chyba... A on ma taki sam nickname na Discordzie, co na tym, co na Twitchu. I ja bym chyba zakończył na tym dzisiejszy progres. Procenty już nie są jakieś wybitne. Tornadko, w tornadku mamy maga. Możemy jeszcze spróbować. A, no to napisz Jabs na tym, na ogólnym czacie, cokolwiek. Groszek, jak odblokujesz wieżę, to masz coś takiego jak towarzyszy. Masz Barbara, Kunegundę i Mariusza. One odpowiadają praktycznie trzem podstawowym klasom postaci, czyli zwiadowcy, magowi i wojownikowi. I... poczekaj zaraz. I oni ci pomagają walczyć w wieży i w strefie mroku. Walczą razem z tobą. 81 poziomów i tak wpadło, więc... Pogczamp? No. No i tu kolejny mag. Strefa mroku. A może jeszcze? Kurwa. O. Dobra, damy Kunegundzie. Jakbyśmy jeszcze kluczyk wykopali. Dobra, jest kluczyk. Może by to jakoś padało. O. Brońka dla Mariuszka. Plus 27, a mi ile daje? Plus 9, ale rozrzut słaby, dobra. To damy, chociaż to jest bez dziury, ale nieważne. Wyrzucimy. Lecimy dalej. Tu mamy jakiś pierścionek na siłkę. Plus 52, zajebiście. Dobra, 233 level jest. Buciki plus 7, to nie ma co wymieniać. Czapeczka dla maga. No wymienię to, wymienię, już za dużo daję. Jakiś trinkecik, na z rękę. Plus 5 i ma dziurę, więc spoko. Lecimy dalej. Potwornie złowrogi zając. Minus 41, minus 26. Dobra, to możemy sprzedać. Teraz mamy woja. 2, 3, 4 level. Powiem wam tak, ciężko zakończyć na nieokrągłym levelu.
Jakby doleciał taki 2-3-5, to by było super. Jak uda nam się ten lock domknąć, to wleci. 2-3-5. To nam się nie przyda. Tu mamy zwiada, też powinien paść. Tornadem spróbuj, w tornadzie już mam maga właśnie. Ciężko. O, dobra, git. Klata dla Mariusza, wszystko na plus oprócz pancerza, możemy wymienić. I co, i teraz mamy zwiada również, jako bossa. Kurde, ale to nam nie da jeszcze levela. Rękawice dla Barbara, plus 8, no nie. Dobra, ale to aweczką dobijemy w takim razie. Dobrze, tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o Clicando. Wbiliśmy 82, a po awce chyba 83, na pewno 83 levele wlecą. Więc super, generalnie super, to już możemy odebrać. Zacny progresik. Może jeszcze coś poklikamy. Jak tu jeszcze gemy powkładam pachołkom, zdobędę następną strefę mroku i coś, to jeszcze po weekendzie coś może poklikamy, zobaczymy. A nie był 151, więc 83 levele. Nie no, jak wbiję 2-3-5, to będą 84 levele, nie? Czy ja mam jakiegoś pupila do złapania? Dzisiaj raczej nie mam, no nie mam. Dobra, to możemy lecieć za weczką po prostu. Jak to 40 minut live? Live? Nie no, Johnson, proszę cię. Była przerwa techniczna w live'ie. Spokojnie. Spokojnie, spokojnie. Dobra, cyk. Kiedy ten level? No daj mi 2-3-5, kurwańska. Dobra, mamy to. Ucho ci odstaje, wiem. Mamy 2-3-5, okrągły level dobity. Może jeszcze w Elevatorze by się coś udało, chociaż wątpię. O, dobra. Jeszcze jeden siad, dostaliśmy te owocki. Tu już mamy samego golda. Ale to nam jeszcze siadło. To nam jeszcze siadło, zobaczcie, no coś tu jeszcze pada. Ale dobra, tu już sam gold, nie ma co klikać. Dobra, na razie tyle. Jeszcze ataczki za pamięci porobię. Z tymi przekąskami spróbuj, ale to mi dużo nie da. Zobacz, o co mi chodzi, Damlo. Jeżeli ziomki, które mają 260 level, dobiły, no powiedzmy 10 około więcej tych pięter, no to nawet nie ma sensu tych przekąsek kupować, bo ja nawet z przekąskami tak dużo nie wbiję, nie? To jest po prostu taki etap, że no nie przeskoczysz tego. Czemu nie kupujesz czekoladowych ciastek po więcej tokenów? Bo mi w sumie jakoś na tym nie zależy, wiesz? W sensie, no tutaj jak gildyjka się nie zepnie, to my nie odbijemy tego trzeciego miejsca. Także no co bym tutaj nie zrobił, to może być ciężko. Chociaż no walka jest close, nie? Zobaczcie, to jest 1000 punktów tak naprawdę. Nie wpadasz do portalu w gildii, zaraz wpadnę, tylko to zrobię na końcu. Najpierw aweczka. Spokojnie, ja tu wszystko przeklikam po kolei. Jednego typa nam nie zalicza w Elevatorze. O, no właśnie, dzisiaj była jedna osoba wymieniona. No co prawda 5000 punktów, ale jakby jego zaliczało, no to byśmy byli na top 3, no nie? Także no walka jest naprawdę fajna o to trzecie miejsce w tym Elevatorze na EU8. Jest taka close i w sumie do samego końca będziemy walczyć. Mały też doda... Nie, powiem wam tak. Bo małego już nie ma, to wam to powiem. Mały tutaj wchodzi od razu, jak tylko odpalę streama. I dodaję takie gówno do tego song requesta, że ja go naprawdę zablokuję chyba i nie będzie mógł dodawać. Ile procent wiedźmy już? 12,5. No ta początkowa wiedźma wolno idzie. Byłoby miło. No. Zrobimy głosowanie na następnym streamie. Czy mały ma mieć możliwość dodawania nutek do song requesta? Już w sumie wiem, jaka będzie odpowiedź, ale na wszelki wypadek. Udało się, wbijem nas na top 3. Jaffson! Jaffson, Jezu, jak ty napierdalasz. Piękna sprawa. No, Jaffson
Javso napierdala jak zły. Jeszcze w ogóle ranking zobaczymy serwera. Musimy o tym pamiętać na sam koniec. Żeby zobaczyć, jak tutaj po pierwszym dniu eventu czarnopiątkowego. Bo tam widziałem już rano, że naprawdę ludzie ładnie z levelami pocisnęli. I musiałeś to pisać, FameEU1. A skąd ty to wiesz w ogóle, kurwa? A, pewnie u Sombeja na streamie widziałeś. No i kurwa, i nie dajesz się nacieszyć. Nie dajesz się nacieszyć. Golda wydaj, zaraz wydam. Dobra, można na 2 godzinki warte ustawić. To możemy dać na 50. Tu damy na 1500. Zastanawiam się, czy tych boków, ale nie, boki na razie nie. Tu damy na 1500 i resztę golda wydamy winte. Zrobimy sobie tak. Bo jestem w jego gildii, ale mam nadzieję, że u was się znajdzie miejsce. Kurwa, FameEU1, my mamy 2 osoby do wymiany. Dawaj mi nickname w tym momencie. Są nowe dropy od dzisiaj od 17. Cianko, suchar, witam cię. Dobra, tu już nic nie robimy, tu już nic nie robimy. Pupilki mamy wszystkie nakarmione. Portalik kliknąłem. Tu zapomniałem odbierać, no właśnie. Dusze mi przepadły. Tutaj to na pałę porobię jakieś ataki, żeby tylko były. Bana mu wypierdol. Nie no, Javson, nie przesadzaj, kurwa. Nie będę nikogo banował, bo jest w innej gildii. Chyba, że dołączy do nas. O Jezu. Dobra, kółeczkiem też zakręcimy. Chyba, że dołączy do nas, to nie waż się. Na EU8 w sumie też mam postać, ale na poziomie mniej więcej 10% twojego. Czyli na 23 jakoś. Okej. Okay. Ale rozumiem, że tam nie grasz. Chyba. Dobra, ile przypierdolimy w portalu? 72,5 miliona. Ładnie. Goblinka możemy ode... A, jeszcze w kostki nie pograłem. O, jak odlokujesz wieżę? Czyli zamknięć pierwszych 9 lochów i 125 lewy. Podziemia z wap? Tak, tak, no to też zrobię. No i top 4 GG, ale to tylko na 24 godziny, spokojnie. Dobra, to mamy zrobione. Do podziemi muszę kogoś zwabić. To polecimy na jakieś... Jak ja mam w ogóle w podziemiach? 12. To jakiś... A, powiedzmy 18 level. Zrobimy go bez problemu. Dobra, cyk. I co? I coś tu mam jeszcze do zrobienia? Nie, wszystko zrobiłem. Dobra. Dobra, tyle. Czyli podsumowując, wbiliśmy dzisiaj 84 levele. W kurwę. Strasznie potężny progres. Ładnie polecieliśmy. Piękna sprawa. Pokażę wam jeszcze topeczkę, bo topeczka oczywiście poleciała jeszcze mocniej. No właśnie, najwyższy level w tym momencie na serwerze to jest chyba 267. Jest to Marko z Łowca Demonów. Kliknąłem Damlo. Tu w ogóle gildia, zobaczcie. Kurwa, jaka zmiana. Gildia All That Matters przejmuje top 10. A wcześniej to było Freedom. To ciekawe w sumie, ciekawie się odwróciło na serwerze. Mamy Freedom, mamy Necropolis, mamy Javsa od nas, mamy Dugena. Piękna sprawa. I o, i Dechvir jeszcze na top 31, także 3 osóbki od nas siedzą również w topce. No, no ale tak się prezentuje. No strasznie to idzie mocno. Jak jeszcze się ubierze wszystkie pachołki w czarne gemy, to jest kurwa taki boost nawet do tej strefy mroku, że te lochy to tak wszystkie padają po jednym grzybku, nie? To nieważne. Pupilki w sumie nieistotne już. Ile osób ma podziemia? O Jezu, ile tu już osób się pojawiło. 194 osoby z podziemiami. Sporo. Nie zrobię, Johnson. Nie zrobię, dzięki za sugestie. Nie zrobię, nie mogę, bo to by było w teorii multikonto. Mimo, że do tamtego konta nie mam dostępu, no to w teorii to by było multikonto, bez kitu.
No, a my mamy 2, 3, 5, też ładnie pocisnęliśmy.